Wpływ diety na łuszczycę jest ogromny. W 2013 roku już Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że sposób żywienia, jak i redukcja masy ciała u osób chorujących na łuszczycę, to dwa elementy pomagające w walce z tą chorobą, ale również będące wsparciem dla leczenia konwencjonalnego. Są substancje odżywcze, które są niezwykle ważne i niezwykle pomocne właśnie dla skóry łuszczycowej. I do takich związków należą m.in. składniki kobylego mleka, które jest dostępne w postaci suplementu. Również ta grupa chorych powinna wiedzieć, czego nie wolno im jeść, i do takiej grupy zakazanych produktów żywnościowych należą tłuszcz zwierzęcy, sól, cukier, ale również pomidory, papryka czy ziemniaki. Eliminacja tych produktów z diety daje dokładne korzyści dla pacjenta. Ważne jest w diecie u osób chorych na łuszczycę, ważne są tłuszcze roślinne, szczególnie te bogate w omega-3. Takim najbardziej bogatym tłuszczem jest olej lniany, ale również olej rzepakowy, wszystko oczywiście z pierwszego tłoczenia. Również oliwa jest wskazana szczególnie dlatego, że działa ona pozytywnie na układ krwionośny i na czynność serca, co jest nie bez znaczenia dla tej grupy chorych, ponieważ to jest grupa, która bardzo często na takie choroby zapada. Chude mięso drobiowe, ryby, nie w dużej ilości, ponieważ mamy tutaj również do czynienia z ich obciążeniem metalami ciężkimi. Poza tym warzywa i owoce. Jeżeli pacjent jest zawzięty i naprawdę chce sobie pomóc, i rzeczywiście, jeżeli unika tych produktów, których nie wolno mu jeść, jeżeli suplementuje odpowiednio dietę, która jest bogata we wszystkie składniki odżywcze, to naprawdę może liczyć na bardzo dużą pomoc w leczeniu jakby objawów tych skórnych. Mamy osoby, które wpadają w remisję. Mamy też osoby, które po prostu zmniejsza się u nich ta ilość zmian skórnych, co jest dla nich bardzo ważne. Każda zmiana, która się nie pojawia, jest właściwie takim małym zwycięstwem.